10 drużyn piłkarskich należących do fanów. Za wieloma klubami stoją szejkowie czy wielkie koncerny. Za decyzje klubów piłkarskich odpowiadają szefowie czy prezesi, a dziś opowiem o klubach, które należą do fanów. Będą to zarówno główne drużyny, jak i mniejsze kluby, które powstały jako protest przeciwko głównym drużynom. AS Nordia Jeruzalem. izraelskiej klub piłkarski z siedzibą w Jerozolimie. Klub został założony w 2014 roku przez kibiców Bejtar Jeruzalem. W 2005 roku na trybunach Bejtar stała się dominującą grupą kibicowska grupa La Familia, skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna bojówka. Lewicowi fani zostali wyparci z Bejtaru i postanowili założyć swój własny klub i tak powstał AS Nordia Jeruzalem. FC United of Manchester, klub założony w 2005 roku przez kibiców Manchester United, niezadowolonych z wielu powodów. Katalizatorem powstania FC United było przejęcie Manchester United 12 maja 2005 roku przez amerykańskiego biznesmena Malcolma Glazera. Kolory klubu FC United są czerwono, białe i czarne, te same kolory noszą kibice i piłkarze Manchester United. Koszulka nie ma loga sponsora, ponieważ zostało wpisane do konstytucji, że klub nie powinien mieć sponsora. Co ciekawe, logo FC United przypomina logo Manchesteru z City, gdyż wykorzystano w nim elementy, które symbolizują miasto, m.in. statek. FC United jest własnością 5000 kibiców i jest największym klubem piłkarskim należącym do kibiców Wielkiej Brytanii pod względem liczby członków. Drużyna rozgrywa mecze na Broadhurst Park. Bardzo ładny stadion swoją drogą. Górnik 1979 Łęczna Górnik Łęczna to polski klub piłkarski z siedzibą w Łęcznej założony 20 września 1979 roku jako sekcja piłki nożnej GKS-u Górnik Łęczna. 18 lutego 2011 roku nazwa klubu została zmieniona na Górniczy Klub Sportowy Bogdanka. Niezadowoleni ze porzucenia tradycji i zmiany nazwy klubu kibice postanowili założyć swój klub, czyli Górnik 1979 Łęczna. W dniu 22 sierpnia 2014 roku Roku klub wycofał się ze wszystkich konkursów i przestał działać. Powodem był brak funduszy oraz fakt, że pierwotna drużyna Górnika Łęczna powróciła do swojej pierwszej nazwy. Kluby argentyńskie. Punkt zbiorczy, gdyż wszystkie kluby piłkarskie stowarzyszenia w Argentynie są własnością jej członków. Każdy klub jest organizowany jako organizacja non-profit zgodnie z prawem argentyńskim i dotyczy to nawet takich światowych gigantów jak Boca Juniors czy River Plate. Zawisza Bydgoszcz, polski klub piłkarski z siedzibą w Bydgoszczy, spadkobierca tradycji Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza powstałego w 1946 roku. 9 lipca 2014 roku Zawisza zdobył swój pierwszy w historii klubu Super Puchar Polski, wygrywając Legią Warszawa 3-2. Mecz odbył się na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Już dwa lata później Komisja Licencyjna PZPN nie przyznała... Klubowi licencji na rozgrywki w pierwszej lidze, a później w drugiej lidze i została zdegradowana z pierwszej ligi do B klasy grupy Bydgoszcz 3. Sprawcą zamieszania był Radosław Osuch. Kibice zreformowali klub w 2016 roku i musieli rozpocząć nowy sezon od najniższego poziomu w piramidzie piłkarskiej. Podobna sytuacja miała miejsce w warszawskiej Polonii, jednakże obecnie klub przyszedł w ręce zarządu, więc tylko o tym wspominam. St. Pauli FC, niemiecki klub sportowy z Hamburga, założony 15 maja 1910 roku, mający swoją siedzibę w dzielnicy St. Pauli. Kibice drużyny otwarcie występują przeciwko rasizmowi. Są to często przedstawiciele subkultury punkowej. St. Pauli wiąże się z ruchem antyfaszystowskim. Postawa skierowana przeciw radykalnej prawicy uwidoczniła się w latach 80. w związku z prawicowymi ukierunkowaniami kibiców innego hamburskiego klubu HSV. Klub posiada także sekcję niesportową, sekcję wspierających Członków. Ta liczba, 12 tysięcy członków, zajmuje się aktywnością społeczno-polityczną fanów klubu. Prezes zarządu jest wybierany przez kibiców, zaś głównym wrogiem kibiców jest kapitalizm, przez co nie dopuszczają do swojego klubu reklam i firm komercyjnych. To jeden z niewielu klubów piłkarskich, które do dziś bronią się przed komercjalizacją. AfC Wimbledon. Angielski klub piłkarski występujący w Football League One. W latach 2002-2011 5 razy uzyskiwał promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, ustanawiając przy tym serię 78 meczów bez porażki, co jest rekordem w angielskiej piłce seniorskiej na wszystkich szczeblach ligowych. Założony został w czerwcu 2002 roku przez część kibiców Wimbledonu, niezadowolonych z prób przeniesienia wtedy bezdomnego klubu z jego tymczasowej siedziby z Londynu. W 2003 roku Wimbledon FC został jedynym przeniesione do Milton Keynes, miasta oddalonego od stolicy kraju 80 km, dwa miesiące po założeniu nowego klubu zespół AFC, przystąpił do rozgrywek, przenosząc swoją drużynę tak naprawdę z samego dna na szczyt Ligi I Anglii, po drodze pokonując swój pierwowzór wyniesiony z Londynu. AFC Liverpool, angielski klub z Liverpoolu założony przez tysiąc kibiców FC Liverpool. Organizacja nienastawiona na zysk. Bilety na mecze FC Liverpool są ciężko dostępne i drogie. Kibice są oburzeni faktem, że jeden z najbardziej dzikich klubów Anglii został skomercjalizowany aż do tego stopnia, więc stworzyli własny klub, aby móc zabierać swoje dzieci na stadion i zarażać ich miłością do Liverpoolu. AFC Liverpool protestuje przeciwko wysokim cenom na mecze FC Liverpoolu, ale jednocześnie kontynuuje jego. tradição Real Madryt W Hiszpanii 99% zespołów jest własnością fanów Real Madryt powstał w 1902 roku Słynie głównie sukcesów istniejących od chwili założenia drużyny piłki nożnej Która 33 razy zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii 13 razy Puchar Europy A także wiele innych trofeów W tym przyznane w 2000 roku przez FIFA tytuł Najlepszego klubu w XX wieku Real Madryt to klub mogący się poszczycić Największą liczbą kibiców w Europie Jest ich około 20 milionów. Klub jest prowadzony przez socjos, fanów, którzy płacą roczne członkostwo należne w zamian za korzyści, takie jak prawo do głosowania w sprawach klubowych i większej dostępności biletów. Kibice są reprezentowani przez prezesa klubu. FC Barcelona. Klub założony w 1899 roku przez grupę Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów. Z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Drużyna piłkarska ma na koncie 26 Mistrzostw Hiszpanii, 30 Pucharów Króla Hiszpanii, 13 Superpucharów Hiszpanii, 5 Pucharów Europy, 4 Puchary Zdobywców Pucharów, 5 Superpucharów Europy, 3 Klubowe Mistrzostwa Świata i wiele innych trofeów. Klub jest zorganizowany jako stowarzyszenie zarejestrowane a jego 143 855 członków zwanych socjos tworzy Zgromadzenie Delegatów, które jest najwyższym organem zarządzającym klubem. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie od czasu do czasu dodaję materiał historyczny, w tym jakiś czas temu był materiał dotyczący FC Barcelony i Realu Madryt oraz ich powiązań z Francisco Franco. Ponadto zapraszam na kanał Inwigilator. Gdzie lada moment pojawi się serial, który będzie opowiadać o apokalipsie zombie w świecie, w którym nie ma szczepionek. Jest to oczywiście serial animowany, w którym jest pewnym żartem z polityków, i od razu ostrzegam, pojawiają się tam żarty z różnych polityków, nie tylko z tych upośledzonych pokroju Tuska, również z tych bardziej popularnych wśród społeczności internetowej, jak Corwin Mikke, i od razu zaznaczam, to nie jest żaden manifest polityczny, który ma na celu kogoś tam oczernić. Są po prostu sympatyczne żarty z bardziej memi. Polityków takich jak Corwin, Brown czy Duda, ponieważ są to postacie bardzo charakterystyczne, ale w żaden sposób ich nie oczerniam, po prostu nie groźnie sobie z nich żartuję. A oto zwiastun tego serialu, który już pewnie oglądaliście na tym kanale bądź w jednym z odcinków. Jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie i zapraszam na kanał Inwigilator. Trzymajcie się, cześć. Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi ustawa dotycząca zakazu szczepień. Ugrupowania antyszczepionkowe rzekomo udowodniły o szkodliwości szczepionek i te zostają oficjalnie zakazane przez rząd. Głos w tej sprawie zabrał premier polskiego rządu Janusz Korwin-Mikke. I, i, i Ustawa również obejmuje wprowadzenie dostępu do broni dla każdego obywatela, legalizację marihuany, możliwość zakupienia odrzutowca w leasingu i zakaz używania koloru czerwonego. Witamy w nowej, lepszej Polsce!